Z Ewangelii według świętego Marka. Kto przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Można by się zapytać, czy to sprawiedliwe, co z ludźmi, którzy nie przyjęli chrztu, nie usłyszeli Ewangelii, czy będą potępieni? Odpowiedź kryje się w greckim oryginalnym tekście Ewangelii, bo on brzmi mniej więcej tak. Kto przyjmie chrzest po to, by stać się uczniem. Kto zgodzi się na to, by uczyć się Ewangelii, kto otworzy serce na dobrą nowinę, ten będzie zbawiony. Chrzest utożsamiony jest tutaj z doświadczeniem wiary, bo chrzest jest darem wiary. Nie chodzi więc z pewnością o to, by rytualnie przyjąć chrzest i poczuć o to, skoro rytuał się wypełnił, to już na pewno będę zbawiony. Chodzi o to, by odważyć się na fakt bycia uczniem Ewangelii, bycia naśladowcą Ewangelii, bycia człowiekiem, który żyje Ewangelią. To sprawia, że mamy szansę przystąpić do zbawienia. Do zobaczenia jutro.